siemano, kolano, widzowie, nie jest ze mną dobrze, mam jakieś zawroty głowy od ostatniego czasu i Palion i Nubek mówili, że coś dla mnie przygotowali, jestem ciekaw, co to jest, powinni tutaj za chwilę już być. Nie jest ze mną stop! Dobrze! Tomasze, stop! Wojanie. Nie jest ze mną dobrze. Nubek, Palion, pomocy. Witaj, witaj, Wojanie. Jak tam u ciebie? Witaj. Witaj, nie jest ze mną dobrze. Dobra, sprawdzamy kropeczkę, my jesteśmy w doktorarium Jaką kropelkę? Nie, ja nic nie zrobię. Nic nie zrobię. Co się dzieje? Tak, ściągnij zbroję. Nie mogę. Właśnie. Nie mogę. A musimy opatrzyć siebie. Opatrzycie mi to? Tylko cię komar ugryzie, rozumiesz, masz uczulenie, zdejmij. Opatrzycie mi to, no dobra, to jak mi opatrzycie, to można, dobra, to można, dobra. Dobra, teraz tak. Chodź tu. Co to macie? Lód? O, lodem przykładasz! Ej, jest trochę lepiej! Mamy nowe produkty na Voyan Shop. Jest to bidon oraz śniadaniówka. Bidon posiada niesamowity wzór, ale oprócz tego również kozacką funkcjonalność, która pozwala wam otworzyć go jednym kliknięciem. Patrzcie na to. Klik i możecie już z niego korzystać. Dzięki temu ta przekozacka technologia pozwala wam zawsze zachować otwór do picia w czystości. A zamknięcie bidonu jest tak samo proste jak jego otwarcie. Wystarczy tylko zrobić tak. Proste. W środku bidona znajduje się słomka, która ułatwi wam dostęp do picia, nawet jeżeli macie go naprawdę mało. Nowy produkt to również śniadaniówka, którą możecie schować swoje ulubione jedzenie i zabrać na przykład do szkoły, na piknik, czy gdziekolwiek tylko chcecie. Ma naprawdę sporo miejsca, jest łatwa do czyszczenia, można ją myć spokojnie w zmywarce i proste zamknięcie. Proste i szczelne, ponieważ naprawdę nie puszcza. Te dwa produkty są dostępne w zestawie w promocyjnej cenie. Także wejdźcie na voyanshop.pl i sprawdźcie. Czuję, że taki chłodzik, troszeczkę chłodzi, jest tak, lepiej. Tak, to trzeba odmrozić po prostu pozostałości po komarze. Ej, to jest dobry pomysł, może to zadziała i będę sobą. To może teraz zaboleć, bo muszę wycisnąć. Co ty powiedziałeś, poleć? Nie, jak bo to komar? może boleć, ale bo muszę wycisnąć igłę komara, wiesz, nie, czekaj. Nie wyciskaj tego! Au! Chodź tu, szybko. Nie wyciskaj tego. Dobra, mam igłę. Masz igłę? Chowam. Dobra, masz igłę? Węgte pozostałości są. Dobra, spokojnie, wysięgnąłeś pozostałości, to ja jeszcze dokończę. Nie. To jest niedobrze to wygląda. Nie, ja nie chcę już. To nie będzie złe. To nie będzie złe, wykrzesimy tą ranę. Nie, do wody, przed chwilą wyjąłem. Utnę ci ją trochę, Nie, nie ucinaj mi ręki. Nie, chcę się nie ucinać. Nie ręki. Weź, tak, ja już ogarnąłem to, no bo jest wyciśnięta, nie ma igły. Jeszcze raz. Wyceluję. No to jest przesada. Ja już nie chcę. Wy mnie torturujecie tutaj, a to miało być już koniec. Patrz, powoli znika plamka, widzisz, już się goi. Gdzie znika? Trzeba... Jest cały czas taka sama duża, no. Taka sama duża? Dobra, to ja mam inny pomysł. Poczekaj, odsuń się panią, bo ty widzę, że nie potrafisz. Jaki pomysł? Dajaj, muszę cię na wędkę. Co ty chcesz mi z wędką zrobić? Wbiję w ranę i ją wyciągnę z ciebie, poczekaj. Co bez... O? Ej, w głowę mi trafiłeś! Będę ciągnął, powoli! Powoli ciągnę! Co jest? Dawaj, przestań, Nubek, odkliknij to! Czekaj, muszę go przyciągnąć, patrz! Huciu! Ja uciekam. Nie! Mam dość. Mam tego dość, słuchajcie. Ja już nie, chyba. Porozmawiajmy. Już wolę zostać komarem, niż nie, to, co się tutaj prostu... dzieje. Nubek ci nie będzie operował po prostu, dobra? Chodź do Nubka na operację. Nubek! Przestań, bo on się boi. No dobra, spokojnie. Nie wiesz, jak to boli w głowę mi tym wędką dajesz. Dawaj, komarku, na dół! Zdejmij tą wędkę ze mnie! Cię startuję, nie jesteś komarem, dawaj! Nie mogę... A czy zepsułeś drabinki? Nie wydostanę tak, się już! Nie uciekł. Wiesz co? No nie dam rady, po prostu nie dam rady! Dobra, co chcecie zrobić ze mną? Uratujcie mnie szybko! Nie, Nubek, już przestań, bo rozszarpię, będzie trzeba zszyć! Igłą, taką... Ta rana będzie jeszcze gorsza, zobaczycie! Właśnie, jak Nubek będzie tak robić, to wiesz, bierzemy igłę i ci szyjemy to tak w skórę, co? Tak wiesz? Nie, no, szaleliście! Będzie bolało! Wy mieliście mnie leczyć, a nie! Wiem, przyniosłem lodowatą wannę, dawaj! Dawaj! Lodowata wanna? Ile ja tutaj mam wytrzymać? Skocz, trzeba odmrażać to, dawaj, jest lodem! Dobra! Lodowata, nie, ja wodzę. Nie potrafię tutaj wytrzymać w tej. Dłużej niż 2 minuty. Dobra, nie wytrzymam. Teraz strasznie wstrząśnięty, odłóż wszystko tutaj. Wstrząśnięty? Nie mogę tego odłożyć.
Nie mogę tego odłożyć! Nie mogę tego odłożyć! Nie, no wszystko! Nie mogę wszystko, tego odłożyć. To jest serio. Już nie jestem Wojanem. Ale to się nie, nie rozmawiacie z Wojanem. Ja ci to wszystko ten oddam. Ej. Poczekaj, bo zgodnie to... z moją książką przeczytałem. To ty byłeś tym bandytą? Jakim bandytą? O jakim bandycie mówicie? Poczekaj, wróćmy do tego, wróćmy do tematu. Ech. Byłem ostatnio w księgarni, panią, i wiesz co przeczytałem? Co działa na rany? Wiesz co? Wiesz? Kukurydza! Kolba kukurydzy, trzeba ci ją dać, co? Bo w ranę! Tak, ona wysysa cały ten jadki. Ale to jest jakieś dziwne, ten! Nie. Ja muszę wkroczyć. Co? Nie, chcę tego! Jakieś kukurydzy! W ręce będziesz ją miał, chodź. Dobra, ja odkładam te rzeczy, ale żadnej kukurydzy nie chcę. Palion, umawiamy się, tak? Dobra. Spokojnie, odłóż, tak, ja jestem za, bo ta kukurydza by nic nie dała. Dobra, odłożyłem, no i słuchajcie, nic nie mam w ekwipunku, jestem czysty. Rozumiecie? Teraz już jestem sobą, co nie, nie jestem komarem i wcale nie chcę ugryźć Nubka, ponieważ jest uczulony na bycie komarem. Dobra, nie, ja mam pomysł, patrz co mam. Dobra, Bojan, koniec. Siadaj do tutaj i zrobimy test, czy jesteś komarem. Będziesz musiał coś mówić, zobaczymy, czy jest bzycenie, czy nie. Cała do środka. No dobra, ale no nie wejdę do środka. Spokojnie. Panion, go. Ale to są dziwne testy, to mieliście mnie wyleczyć, a nie robić test na bycie komarem. I teraz tak, stój, masz stanąć na tej linii, co chwilę się przybliżać, my będziemy słuchać. A, i otwórz mnie, panie. Zobaczymy, czy będzie bzyczał, nie? Tak, dobra, no to co, słyszycie jakieś bzyczenie? Nie, czekaj, ustawię sławki. No. Troszkę bliżej. Bliżej. Decybele. Ej, co ty robisz, panion? Czekaj, bliżej. Trzymaj to, patrz, słuchawki na banie i słuchamy. My macie słuchawki, no dobra. Dobra, czekaj, łączę się. Dobra, troszkę bliżej. No bliżej, podchodzę, bliżej. Ej, bzyczy. Troszkę bliżej. Troszkę bliżej. To nie ja bzyczę! Odejdź, wybuchnij mi komar, głos! Komar! To nie ja bzyczę! Co to ma być? Wyciągam tu słuchawki, masakra! Weź ten mikrofon, Nubek, szybko! Nie, dobra, nie, ja wychodzę stąd, ja wychodzę stąd. Prawie wybuchły. Ja już mam dość tutaj być, a ja stąd uciekam! Uwięzili mnie. Spokojnie, nic się nie dzieje, kliknij sobie w łóżko, nie stresuj się, mam spokojnie rzeczy, serio. Dobra, kolejna rzecz jest to święte ognisko... Możemy ten, wypuścić Angeliki coś. Jolly, chodź. Ja nie jestem ukąszony. Ognisko Angeliki święte Jolly? Aha, on jest już święte uwięziony. Ognisko. Proszę dotknąć ognia i od razu uciec. Nie, tego nie zrobię. Ręką. Nie, tego nie zrobię na pewno. Ale to nie jest taki zwykły ogień, serio. Nie zrobię tego na pewno, nie ma takiej opcji nawet. Słyszałeś o leczniczym ogniu? Nie mogę tego zrobić. Bo co ty robisz? Dym źle... Czuję, dym źle działa na mnie, ja to czuję, że dym źle na mnie działa. Jak dym? Nie mogę się do niego zbliżać, on mnie dusi. Ale lubisz taki kolor, co? Komarowy. Nie, słuchaj, nie, ja już wolę być nawet tutaj zamknięty, słuchaj. Ja już wolę być tu zamknięty. Dobrze, to nie poczekaj. Dam rady. Co? Uspokój się. Co ty robisz? Uspokój się. Co ty tam kombinujesz? Au! W porządku? Jak się czujesz? Mam spowolnienie jakieś! To nic nie daje, to nic nie pomaga, mam drabinę w ręce! Spokojnie, drabinę odłóż, bo to wrzynie ci się, daj. Nie chcę drabiny w ręce. Wszystko nic nie ma. Uciekam! Ej! Yes! Nie wrócę. Ale wiesz, że musisz. Mamy kolejną rzecz, dobra, bo widzę, że tutaj dzieje się dziwnie. Jest jeden z ostatecznych testów na to, jak ty się zachowujesz za mną. Zobacz tutaj, co jest. Widzisz, co tam mieszka za tym? Widzę, sobie śpi. Tak, to jest dobre. Tak. I poczekaj, on sobie śpi teraz, ale... No. Jak ty tam wejdziesz, jestem ciekawy, co zrobisz, dawaj. Ma taką słodką krew. No tylko tak mówimy, nie? Ma słodką krew? Tylko taki test. A, jeszcze miodek tam dany. Miodek! Chodź, zobaczymy, co zrobisz. No tak normalnie, czekaj. Dobra. Zapytaj się go, czekaj. Jesteś komarem czy nie? Nie, aj. Jestem. Jak myślisz, ty panią? Puszczamy go? Strasznie właśnie ma ochotę, ale nie wiem, czy na miodek, czy na niego. Nie, no pewnie nie udaje, jestem. Dobra, dawaj, no po prostu wejdź. Tak żył długo z nami! Nie! Kogo ty zabiłeś? Miodek wypity! Zabieram wszystkie itemki ze skrzynki, żeby... Kogo ty zabiłeś?
Tak, chcę mu zabrać. Ukąszę ciebie kolejnego. Dobra, masz teraz tak. Uczulenie na bycie komarem. Ale ty nie jesteś komarem. Ała! Nie, tak, dobra, teraz jedzenie. Zdenerwowaliście. Zdenerwowaliście mnie. Zdenerwowaliście. Ale mnie zdenerwowaliście teraz, wiecie? Wiecie, jak mnie bardzo zdenerwowaliście? Ej, co ty masz na plerach? Co mam na... Co mam na plerach? On ma skrzydła. Jakie? On... Nie, potwierdzają się wszystkie rzeczy. Bo wypił krew od tego ziomka. Mam skrzydła. Ej, mam teorię, Nubek, nie. Jeżeli on będzie pił krew od osadników i tych ludzi wszystkich, to się będzie coraz bardziej zmieniał. Mam... Trzeba go od... Mam skrzydła. Patrzcie, to są prawdziwe. A to są takie odcięć małe skrzydła. Czy ja mogę latać? Ja mogę latać? Nie mogę latać. Czemu nie mogę latać? Nie masz dostępu do żadnych ludzi. Czemu nie mogę latać? Słuchaj. Wracaj do środka, czekaj, pojanku. Nie chcę tam wracać już do środka. Już nigdy nie dotkniesz żadnego człowieka. Palion, to się zaczęło. Zmiana. Tego osadnika. Zmiana tak, się zaczęła. Ukąsiłeś tamtego pana biednego to i to mnie tam mogliście nie wpuszczać! Co to za testy? Zamiast mnie wyleczyć, to mnie jeszcze bardziej... Leczę, patrz. Leczę, nie, to coś nie. Da? A to coś da? A może to coś da? Nic. Widzisz? No i... Wiesz dało co? Dało coś? Nie czuję się w ogóle lepiej. To coś da? Czuję się w ogóle lepiej. Panią, patrz to, panią, masz to, patrz, to już na pewno powinno pomóc. Nie, patrz, mam pomysł. O, ochotę gryźć. Patrz co mam, pojanku, patrz co mam. Co to jest? Nie, krew, weź. Czemu ty mu to pokazujesz? Jadro! Wiadro z miotkiem. No, z miotkiem, chodź. O, chodź, dobra, idę. Daj mi wiadro z miotkiem. Proszę, rzucam ci je. A, mam wiadro z... Czemu ty mu to dałeś? Spokojnie, patrz. Dobra, i teraz wyleję to na siebie i przeżyję, patrz. Ej. Nie ma to był fałs. Oszustwo. Co to? Czemu to nie jest? Oszustwo, już myślałem, że ty mu krew dałeś. Ja nie mogę. Czemu? Ja nie dałbym mu krwi, że jest człowiekiem. Ale to jest... Jakim cudem? Przecież to... Czerwone pokazuje, a to woda jest. Co to ma być? Fejkowa krew! Fejkowa krew w szpitalu jest zawsze, nie? Na tym bloczku to jest leczniczy bloczek. Ja nie mogę, ale mi nic nie daje, Palion, mam skrzydła! Wy zamiast mnie uleczyć, wy mnie... Przeszkodziliście mi. Wy chcecie tak naprawdę, żebym ja stał się komarem, tak? Nie! Wypadło mi Nubek! Ha, 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 ha! Dobrze. Słuchajcie. Ja tak naprawdę nie chcę być komarem, ale nie dajecie mi innego wyboru, słuchajcie. Wpuszczacie mnie do jakichś villagerów, znęcacie się nade mną, zamiast mnie leczyć, to jeszcze bardziej mi przeszkadzacie, staję się jeszcze bardziej komarem. Dobra, zamknij się, dobra, nie, to trzeba tak zrobić, bo na moim... Nubek, wiesz, to nic nie da. Ty będziesz kolejną osobą, Nubek, którą ugryzę, zobaczysz. No chyba nie, patrz, jakie to są zabezpieczenia. Nie, ale tak to nie mów. Zobaczy, Nubek, jeszcze nie wie, ale zobaczy. Jacko, dobra, Nubek, zamurowałeś, nie wyjść. Ugryzę cię, Nubek, całego! Chodź tu! Odejdź! Chodź tu, Nubek! Dobra, zobaczycie jeszcze. Jeszcze się stąd wydostanę! Wylecę stąd! Nic, proszę, zamuruj to i chodź, to nie ma sensu, chodź. Nie, to, dobra, nie, no to trzeba coś z tym zrobić. Czemu masz tylko dirta, nie obsydian? Już mam troszeczkę skrzydełek, jeszcze trochę i będę latał. Zamykamy cię tu! Ej! No nieładnie, to mi się nie podobało, dobra. Słuchajcie, widzowie, nie wiem czemu tak reaguję na to wszystko, ale to mam wrażenie, że... Ten jad komara już zaczął działać. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij.